Hello everybody, welcome to American Truck Simulator, z tej strony Mafiasolec, witam was w kolejnym odcineczku, już tak chciałem trochę złosypka zajechać po góralsku, ale nie, to będzie po amerykańsku. John Deere, proszę państwa, tu widać amerykańskie budynki, wszystko jest ładnie. A to kolejny odcineczek. I chyba taki już ostatni z takich, wiecie, tam, a to jesteśmy, przyleć, podaj, pozamiataj, bo już chyba w następnym odcinku zaciągniemy trochę kredytu i prawdopodobnie kupimy sobie właśnie takiego Kenworda, to jest W900. Dzisiaj taki odcinek do przetestowania, wieziemy ser, trochę drogi mamy przed sobą, ale dobra, co będziemy się tutaj, wrzucamy sobie biegi, ładnie, pięknie, wszystko i jedziemy z tym. Powiem wam, że zadowolony jestem. Kurde, no dodatki wychodzą i to mi się podoba. Coś pięknego ta gra się robi naprawdę po jakimś tam czasie. Powiem wam, że ona może być cudeńko. I tak już zresztą jest wyjątkowa. Ale kurczę, no ten Kenworth to naprawdę dał taki typowy amerykański klimat, nie? Ogólnie też na samym wstępie wam powiem, chciałbym się wziąć za amerykańską mapę. Znaczy, znalazłem taką dość fajną, powiem wam, mapkę, na której no trzeba by dokonać kilkudziesięciu zmian. Myślę, że fajnie by wyglądała, bo no coś innego by było na pewno niż takie normalne serie z farminga. Mody też, wiadomo, big booty, jakieś tam, nie no, ale jakieś tam duże John Deere na gąsienicach, takie wiecie, trochę wykorzystania tych wielkich maszyn, u których było bardzo mało na moim kanale. Także już od razu na samym począteczku, jak już to już tu usłyszałeś, napisz komentarz, czy mam takie coś robić, czy nie, bo no akurat teraz mam troszkę czasu i myślę, że pobawiłbym się z tą przeróbką. Jak widzicie, jest wcześniej rano, jak teraz ruszyliśmy w tą trasę. I myślę, że fajnie by to wyglądało. No ale, ale to zależy, mówię, zależy od was, czy chcecie taką, czy też nie. Dobra, tutaj sobie ładnie dojedziemy. Mamy przed nami 500 km chyba. Aha, fajnie, że tu znak ktoś postawił. Dobra. Już daliśmy sobie jakoś radę. Wiecie, chciałem tak ładnie rogalikiem podjechać jak Adam Jakowa, ale no niestety mi się nie udało. Dzisiaj jak to nagrywam ogólnie jest wtorek po południu. Myślałem, że dzisiaj to też wydam, ale Stranded Deep dużo ważył, po przekonwertowaniu już nie było tak płynnej gry i nie było aż tak idealne jak ja chciałem. A wyszedł naprawdę mega odcineczek, także wczoraj mogliście sobie obejrzeć właśnie Stranded Deepa. Tutaj właśnie czujemy się jak Kubica. Widzieliście jak fajnie był wyprofilowany asfalt do zakrętu. Przydałyby się takie na pewno, bo czasami jak ciężarówką się leci. Uuu! Ja nie wiedziałem, że ja kogoś tam potrącił. Także mówię. Był Stranded Deep wczoraj, dzisiaj American. Prawdopodobnie będziecie to oglądać w środę od południa, a po południu prawdopodobnie pojawi się Polusiowo, jeśli wszystko wyjdzie dobrze, bo już chcę zrobić rameczkę, chcę zrobić fajną obramówkę do kamerki. Chcę, żeby ta seria już naprawdę nabrała takiego koloru, jak ja sobie marzę. No i żeby naprawdę była wyjątkowa. Także zobaczymy sobie wszystko ładnie, jak już wiecie, jak będzie zrobione. Thanos tam się miał dzisiaj trochę zabrać. O, troszkę małe lagi weszły, nie wiem czemu. Spadki FPS-ów straszne. Wow, dziwne aż, jak na mój komputer, ale no nic nie poradzę. Zobaczymy, może to dlatego, że do miasta wjeżdżamy. Dziwne, bo jak graliśmy wcześniej, było wszystko ok, teraz jedynie chodzi tylko przeglądarka. Nie no, FPS-y naprawdę jeżdżą tutaj przedziwnie. No ale, ale dobra, dobra, dajemy sobie radę jakoś. Ogólnie to jakieś miasto przejazdowe tylko widzę. Możemy powoli... A nie, to był... przepraszam, bo ja mam tu na myszkę wszystko. Wiecie, chciałem pod ręką mieć. Dobra, wyhamujemy sobie. I pod ręką chciałem właśnie mieć wszystko, także na... Ojej, trochę do przodu możemy dojechać. No, pójdziemy już. Chyba jest zielone, nie jeszcze. Myślałem. I ogólnie... Coś mówiłem i kurde, a mam na myszkę wszystko, na lewy, prawy przycisk mam kierunki. Czekajcie, teraz już chyba sobie...
trochę zepniemy, to bym nie chce tej sygnalizacji świetlnej. Mam kierunki, na te boczne przyciski mam zmianę biegów, co naprawdę ułatwia grę. Marzy mi się ta kierownica Logitech G, chyba to jest 28. Naprawdę, Jezu, biegi by tam wszystko, Jezu, już taka gra by była. I Farming, i American na pewno by super się spisały na tej kierownicy. Dlatego też sobie pomyśliłem, na razie pierwszy mój wydatek to jest Blue Yeti. Blue Yeti na pewno bardziej mi się przyda w nagrywaniu. Wreszcie będzie to, wiadomo, mnie lepiej słychać, ja będę mógł się bardziej odprężyć podczas grania, a nie siedzieć tak jak siedzę. Później no właśnie to albo kierownica, albo kamera, którą właśnie nagrywam, bo no ta ma strasznie... Ona jest cały czas jakby na takim zoomie, wam powiem, i muszę ją strasznie daleko postawić, bo i dlatego ona jest z boku, nie jest ona w takim miejscu jak właśnie przede mną powinna być, jakby brączek, bo wtedy naprawdę to fajnie, o wiele lepiej widać wszystko, a tak to muszę tam, wiecie, od czasu do czasu na was popatrzeć, co tam robi ta, czy nic nie kradnie, ta nie rozwalacie, no i no to tak, wiecie, no tak jest jak jest, tak się żyje. O skurwesyn. Jak tu mi wszedł zakręt? O, mamy jakieś... No to tu mi się teraz hamulce przydadzą. Coś tak czuję. Może nie będziemy tak ostro wchodzić. To ta górka? Panie. Co to za znaki są w ogóle ostrzegawcze? Fajny teren. Ja pierdziele, tutaj jeszcze, kochani, nie byłem. Fajnie, że jakaś mi się trasa akurat teraz taka trafiła. O, wymusił, kurna. Dziot. Jadź teraz, żebym nie musiał hamulować. Wrócimy sobie. Ej, powiem wam, fajny klimacik. I taki bym chciał, taki klimacik bym chciał na pewno na tej mapie. Ona to jest Kalifornia chyba. Ale jest za mało drzew, jest trochę taki teren i za daleko są budynki. O ciebie ja bym to ściaśnił bardziej. Znalazłem też kilka takich fajnych budynków z 13, mapę z 13, z której bym to użył. Na pewno mapa może by nawet nie była do downloadu, tylko by była właśnie na moją serię. No, no i z Bernatem oczywiście ta seria, bo znudziła mi się, że już tak powiem, seria na tej czeskiej mapie już za dużo, za długo ona trwa, tym bardziej, że wszystko idzie, wiecie, do przodu. Jezus Maria, jak to fajnie wygląda. Zobaczcie, jakie znaki. Siny, nie, ja tu nie będę popierdzielał. Naprawdę ciężko z takim tyłem, który my mamy, ciężko naprawdę tutaj się wykierować, żeby naprawdę nic nie uszkodzić. Czekajcie, ja tu sobie jeszcze ten mikrofon wezmę bliżej siebie. Pewnie jeszcze gorzej go miałem. Ciekawe, jak będzie mnie ten sam początek słychać. Mam nadzieję, że dźwięki z gry są dobrze, bo chyba z 10 razy ustawiałem, aż wreszcie mi się udało do takiego optymalnego stanu pod mój mikrofon to ustawić. I to tak jakoś leci, no kurde. Boję się, że w następnych tygodniach będzie ciężko coś z nagraniem, ale chociaż po jednym odcineczku tak dziennie coś by było. Oj, teraz by go długo nie zmienił. Właśnie dlatego, że nie słyszę gry. Nie słyszę też, kiedy mam biegi zrzucić. Muszę się patrzeć na nasz obrotomierz. Nie no, trasa naprawdę kozacka nam się trafiła. Ile mamy już? 8 minut. Ciekawe, ile mamy do końca jeszcze. Tylko 89 mil, także ładnie, mieliśmy 220, także niedużo nam zostało, sam raz na jeden odcineczek. Następnym wydatkem na pewno będzie dysk, 1 TB muszę kupić, bo no tak to by były może troszkę dłuższe odcinki, ale w gorszej jakości, bo na pewno bym musiał je konwertować, no bo już te mi ważą, takie 15-minutowe ważą mi koło giga. No niestety, a to mi się wrzuca 6 godzin, to nie ma, no dzisiaj tak mam na przykład, mam ze standard i tam 5,5 godziny, praktycznie mi się wrzuca. Także no nie jest kolorowo na pewno. Przydałby mi się jeszcze internet, ale niestety nie mam możliwości. No może i mam kupno, możliwość kupna szybszego, ale no to jest naprawdę spory wydatek. Nie wiem, czy to by mi się tak zwracało. Pomyślimy jak w maju, jak kończę szkołę. Bo z chęcią bym chciał zostać tak, żeby, wiecie, tylko sobie nagrywać. Nie iść nigdzie do pracy, o Jezu. No spadki FPS-ów czasami są kurwa masakryczne, nie wiem, albo mi się coś włączyło na kompie, albo coś, bo nagrywamy tak samo jak wtedy z brąsiem i nic takiego nam się wcześniej nie przydarzało, a teraz naprawdę nie wiem. Czyżby American był tak wymagający, ale wątpię. Ogólnie, ale mi tu gorąco w pokoju zaraz, nie? Kurczę, bym okno poszedł cały otworzyć, ale dobra, się przemęczę. Możemy tu trochę zwolnić.
Kurna dziod, jakie tu mi się zakręty trafiły na dzisiejszą trasę. No chyba takiej jeszcze żaden youtuber tu nie jechał. Bynajmniej z tych co oglądam. Ale piękny klimat. O to właśnie chodziło, jestem ciekawy kiedy następne stany się odblokują. Fajnie było pozwiedzać. Ogólnie jeszcze mam tak gdzieś ze 2-3 miejscówki, 4, po których na pewno nie jechałem ja ani Brączek. Tylko chciałbym to sprawdzić. 5 na godzinę. A ty, a 30 mi pokazuje na tym. No cholera dziot. Fajne chałupki, powiem wam, fajne zabudowania. Te drzewa by były kozackie do farminga. Szkoda, że nie można gdzieś, nie ma tam dojścia do tekstur gdzieś. Fajnie jakby to ktoś, albo ktoś jak mnie teraz ogląda, to je ktoś takie wymodeluje, bo naprawdę fajne. Przydałoby się dużo drzew do farminga, bo jest bardzo małe, bardzo mało roślinności, boże, nie mogę się wyrazić. Bardzo mało roślinności jest w farmingu, żeby właśnie zrobić taki fajny terenik. Kurde. Muszę ogarnąć ogólnie ten. Ustawienia trochę zmniejszyć. Jakiś krzyku jadzie za mną? Nie, przez tą runę naprawdę tu nic nie widać. Poszli. Co to za CPN? Chyba jakaś bliska. Bo na pewno nie Orlen. Ogólnie troszkę dziwnie, bo nie widzę tutaj biegów. Nie wiem gdzie są biegi dokładnie na tej mojej deszce rozdzielczej. O. Ja światło miałem cały czas długie zapalone. Może to też dlatego. Ale nie, jak widzicie jakiś samochód przejedzie coś się zaczyna dziać, to FPS-y mi spadają. Naprawdę dziwne, muszę coś ogarnąć. Aktualnie niestety nie ponagrywam, póki nie mam tego Blue Yeti, bo nie chcę mi w ogóle dźwięku mi nie odtwarza, nie? Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia, nie pytajcie się mnie. O, już widzimy, koniec trasy. Także taką dzisiaj sobie chciałem troszkę, żeby nie odkręcić się od Amerykana. Taką trasę dzisiaj pocisnąć. Prawdopodobnie weźmiemy kredyt i swoją właśnie takiego Kenworda, żebyśmy mogli sobie już na swoim jeździć, wtedy też łatwiej nam się będzie spłacało kredyt i szybciej zarobimy sobie na jakąś lepszą ciężarówkę, bo tak to wiecie. Siedzieć i grać ciągle na tych zleceniach, to nigdy się człowiek nie dorobi. Kurwa, co mi się stało? Ale mi wyhamował dziwnie. Za szybko, jak czasami chcę hamować, to krzywo hamuluje, a on nie. Dobra, weźmiemy. Trudno. Kurde, właśnie nie widzę. Nie widzę tych biegów. Tylko ciężko też mi... Jeszcze jak tym bardziej mam dźwięki wyciszone. A, czekajcie, bo tutaj trójkę sobie włączyłem. Ajajaj, źle się złamałem. Pozwólcie, moi drodzy, że sobie właśnie włączę tutaj chociaż zmiany biegów. Jeszcze nie. Od razu muszę się złamać. Chyba za bardzo. No ja mam te problemy z sofaniem. Jak widzicie, to nie Brączek. Ale chyba nie wyjdzie mi aż to tak tragicznie. Wkurzony jestem, bo nie widzę nic przez tą cholerną
muszę na cholernego czuja tutaj. Może mnie nie przejmie. Przyjęło. No ale udało się, tak? Nie wyszło mi to aż tak tragicznie. Myślę, że dość fajnie nawet. Uczymy się, tak? Uczymy się, o, czy będzie nowy level? No nie będzie, także w następnym odcinku dowiemy się, co sobie wybierzemy i też jaką ciężarówkę kupimy. Także dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcineczka, trzymajcie się, cześć!